Jak przepastne jest archiwum fotografii, nieopublikowanych fotografii Tadeusza Rolke? To tak wygląda, że od czasu do czasu ja trafiam na zdjęcie, którego nie pamiętam na przykład. Szukając czegoś po różnych dyskach, gdzie nie mam idealnego porządku ani systemu, raptem trafiam na jakiś obrazek, który nie tylko nie był publikowany, ale ja go w ogóle nie pamiętam. Nie pamiętam, że coś takiego sfotografowałem. No i to są bardzo przyjemne momenty, które pokazują, że to archiwum jest nieprzewidywalne. O. Ciągle zaskakuje, mimo upływu lat. Tak. Ciągle zaskakuje. Tak, tak. A to ma to powód częściowo dlatego, że w moim archiwum jest mnóstwo zdjęć, które ja nazywam niepotrzebne. Jest mnóstwo fotografii, które są zrobione bez czyjegoś zamówienia, tylko są zrobione dla mnie. Są notatkami w codzienności, albo są jakimś zaspokojeniem, zwizualizowaniem momentu. I co się okazuje, parę lat temu miałem wystawę w Krakowie, bardzo niewielką, składała się 21 fotografii. I jak zacząłem przyglądać się tym fotografiom i je liczyć, okazuje się, że 18 z tych fotografii powstało bez żadnego wpływu z zewnątrz, a 3 były tak zwanych tematów, które nadeszły do mnie z zewnętrznego świata. I to jest moim zdaniem charakterystyczne dla mnie. Ogromna ilość tych fotografii, tak zwanych nikomu niepotrzebnych, o czym chętnie mówiłem studentom, że korzystając z własnego doświadczenia, namawiałem ich na pozostanie wolnym człowiekiem, fotografem, szczególnie kiedy ma się sukces młodości, wczesny sukces zapędza fotografa do wzmożonej działalności, przede wszystkim komercyjnej, ponieważ fotograf sobie wymyślił i pytał się, kiedy będę żył z fotografii. I kiedy dostał taką możliwość, rzuca się na to rękami i nogami. Żyje z tej fotografii komercyjnej, ale może mu się zdarzyć po paru latach, że tej fotografii zaczyna mieć kompletnie dosyć. I w ten czas mu pozostaje margines robienia czegoś dla siebie. Tylko czy z tego będzie mógł żyć? Być może można połączyć te dwa nurty. Robić swoje rzeczy na własne potrzeby duchowe, artystyczne i robić komercję, żeby mieć na bułkę z masłem. Nie każdemu to się udaje, ale znam fotografów, którzy doskonale sobie potrafią podzielić. Czyli tak naprawdę ważna jest ta umiejętność złapania równowagi w tym, co się robi. I trudna, ponieważ fotografia zawodowa, wejście do reklamy na przykład, jest to tak niebezpieczna maszyna, w którą się można wkręcić, że trudno z niej będzie wyjść. Z tego ilość pracy, sukces sukces finansowy, to wobec tego zjawiają się potrzeby, bo żona jest, dzieci są, samochody są, domy są, wakacje są, podróże po świecie. Robi się absolutnie dominacja świata konsumpcji. I ta fotografia służy temu. Żeby zaspokajać kolejne potrzeby. Tak. A potem po iluś latach ktoś pyta, a pokaż mi, coś ty w życiu zrobił ciekawego. Okazuje się, że to są jednak reklamy piwa głównie. Dobrze płatne, skądinąd? Tak. I dom stoi na Sycylii. No i świetnie. I dzieci są wysoko wykształcone w zagranicznych uniwersytetach. Też zasługa tej fotografii. Ale ten teoretyczny, wizualny fotograf, wirtualny, no nie ma co pokazać, jeśli chodzi o zaspokojenie swoich lub cudzych ambicji artystycznych. Jak pan odbiera jako autor? Wydał pan naście albumów, jeśli nie 50. Ja wydałem dużo za mało albumów i to się zaczęło dużo za późno. Ale ja myślę, że fotograf, że to jest jakaś nieodłączna sprawa, wydanie albumu. Będąc czynnym fotografem przez wiele lat, że co jakiś czas należałoby, jest potrzeba, moim zdaniem, pewne zdyskontowania tych wysiłków i tej pracy w formie konkretnie fizycznego przedmiotu z okładką, i ze wstępem i z jakimś drobnym tekstem. Dopóki istnieją książki, to albumy wśród nich mają jakieś poczesne miejsce. Znaczy te dwa albumy, które zostały wydane przez wydawnictwo Bosz, one mają dosyć prostą formułę powstania, wyboru zdjęć, a zatem i później layout. Tutaj bardzo wiele zdjęć jest dobieranych pod kątem dialogu z sąsiednim zdjęciem. To znaczy, że to zdjęcie samo w sobie też ma jakąś wartość, ale przez sąsiedztwo ta wartość się podwyższa. I w obydwu albumach boszowskich jest ta metoda. Czyli to jest jeden ze sposobów wyboru, o który pan pyta. Ale to pan jako autor fotografii zawsze wybiera ten pierwszy rzut, pierwszą selekcję fotografii? Ja na przykład teraz już myślę o następnym albumie, to ja sobie właśnie operuję odbitkami. Muszę mieć odbitki, a nie na monitorze. Nie elektronicznie. Ja odbitkami już sobie robię album. Czyli znowu papier. Czyli znowu tak. I w ten sposób myślę o następnym albumie, bo patrząc na to archiwum, widzę, że tam jest mnóstwo rzeczy. Byłaby wielka szkoda, gdyby one nie były opublikowane w tej formie. Co sprawiło, że nagle skłonił się pan, czy postanowił pan wyselekcjonować fotografię i wybrać album w kolorze? Bo stwierdziłem, że mam parę rzeczy w kolorze już istniejących, które chciałbym opublikować. I to są pierwsze 4 rozdziały tego albumu. Dotyk, pola, opera i Sopot. Piąty rozdział, który postanowiłem dorobić specjalnie do tego albumu, też wymagał koloru. I wobec tego cały album został również nazwany Rolke w kolorze. Był temat, który by bardzo wszedł chętnie do tego albumu z kobietą i z dziełami sztuki, ale był to temat czarno-biały, więc tym razem musiałem powędrować na półkę. Musiałem poświęcić temat czarno-biały dla koloru. Myślę, że w następnym albumie lub albumach nie będzie problemu tak czy inaczej, tylko będzie i kolor, i czarno-białe. Czyli po prostu. Tak jak w pierwszym albumie Bosza. Nie było dyskusji, że nie można dawać równolegle obok siebie czarno-białego zdjęcia i koloru. Nieprawda, można.